Więc w tej chwili czekajmy na te szczepionki, szczepmy się. Ja jestem już szczęśliwą zaszczepioną i dlatego z tego, co wiem, a rozmawiałam w różnych punktach szczepień, są moce przerodowe, są gotowe, są medycy, pielęgniarki do szczepienia, tylko po prostu tych szczepionek brakuje. Dlatego niech one przychodzą jak najwięcej, bo to uchroni wszystkich nas, nasze rodziny, naszych najbliższych od kolejnego zachorowania i może w końcu przerwiemy tą transmisję. Działałyśmy w innych ugrupowaniach, ale Ania Wasilewska była taką bardzo ciepłą osobą. Potrafiłyśmy się spierać, ale to były spieranie się na argumenty. Ani nie było żadnego zacietrzewienia, nie było złośliwości, nie było złości. Są ludzie, których nigdy w życiu się nie zastąpi i Ania Wasilewska właśnie taką osobą była. Niech one przychodzą jak najwięcej, bo to uchroni wszystkich nas, nasze rodziny, naszych najbliższych od kolejnego zachorowania i może w końcu przerwiemy tą transmisję.